Zwoł mnie Drektar. Jeśli chcesz mi pomóc, to mam dla ciebie proste zadanie. To nie będzie proste zadanie. Przygotowuję specjalną miksturę, która wspomoże naszych wojowników. Dzień dobry, cześć, z tej strony Ćwierćwilu, Warcraft, czyli Forge. Dzisiaj zaczynamy kampanię dodatkową Założenie Durotaru, czyli orkowie w dodatku The Frozen Throne. Patrzcie, jaki fajny Rexar i misia. Tak, to ten niedźwiadek. Dobra, to co? Chyba możemy z tym lecieć dalej, nie? To jest taka historia, co się działo tam, gdzie nie była główna akcja z Arthasem, Illidanem i tak dalej. Sprawdźmy, co nam oferują. Akt pierwszy. Groźne ziemie. Po bitwie o górę Hyal Thral poprowadził hordę na pustkowia centralnego Kalimdoru, gdzie orkowie, wreszcie wolni od demonicznej niewoli, chcą założyć nową ojczyznę. Osiedlili się na trudnym terenie w pobliżu wschodniego wybrzeża kontynentu, a swe nowe państwo nazwali Durotar, na cześć bohaterskiego ojca Thrala. Wiesz, Miszo, od lat błąkam się samotnie. Ale jednak nawet mnie czasem męczy brak towarzystwa. Obserwowałem inne rasy, ich kłótnie i bezwzględność. Ich wojny tylko szkodzą ziemi i temu, co na niej żyje. Nie, innym nie można ufać. Jedynie bestie są lojalne i szczere. Rexar jest spoko postacią. Bitwa. Patrzcie to kondle, posmakujcie mojej stali. Nie będziesz sam w tej walce, nieznajomy. Przeklęci tchórze. Paskudna rana. Niewiele mogę zrobić, aby uśmierzyć twój ból. Wiem. To by była dobra śmierć, gdyby nie to, że zawiodłem. Dlaczego? Miałem, no starcy, bardzo ważny raport. Wodzowi skraj na dole, ale teraz... Zawiodłem go. I utraciłem honor. Dostarczę tę wiadomość. W imię honoru wykonam twoją misję. Agamagosz, wojowniku. Dziękuję ci. Odszukaj miasto Orgrimmar. Znajdź w nim Thrala. Powiedz mu, że... Obyś szybko spotkał się z duchami swych przodków, wojowniku. Już widzę tę scenę, jak Rexar podchodzi do Thrala i kaszle na niego. Chyba jednak przyjdzie nam poprzebywać pośród innych. Narodziny czempiona hordy. Let's go. Głowy rozpoczęte. Prowadzi mnie instynkt. Po śmierci twój bohater zostanie automatycznie ożywiony przy jednym z takich kamieni wskrzeszenia. Jest ich wiele, ale w danym momencie aktywny może być tylko jeden. Aby aktywować kamień wskrzeszenia, zbliż się do niego i poczekaj, zaczną błyszczeć jego runiczne inskrypcje. Nasze ścieżki się zbiegają. No to ten błyszczy, więc mamy go zaznaczonego, spoko. Wędruję samotnie. Przywołanie miszy, okej. Kolco bestie nasze, dobra. Kolco bestie mamy pod Q. A miszę mamy pod I. Dobrze. No, na razie to nie będzie potrzebne. Złapałem trop. O, trochę tych świniaków tutaj jest. Prawda, nie zagrażają nam w żaden sposób, ale trochę ich tu jest. To by się spodziewał. Elegancko.
Naprawdę elegancko. Tutaj w sumie cała kampania rozgrywa się właśnie w ten sposób. Nie będziemy budować bazy z tego co pamiętam, tylko cały czas będziemy biegać bohaterem. To było takie jakby trochę wprowadzenie do World of Warcraft, że ma się swoją postać i biega. Nie wiem, tak mi się może wydawać. Nasze ścieżki, że właśnie to próbowali zapowiedzieć po cichutku tą kampanią. Wyszło im to całkiem spoko. Prowadzi mnie instynkt. No i oto mury Orgrimmaru. Cool. Wędruję samotnie. Tu jeszcze są świnie. Wyglądasz mnie ogra, mieszańcu. Czego tu szukasz? Przynoszę wiadomość dla waszego wodza. Nie zabawię tu długo. Co, puścicie mnie? Chyba nie macie wyjścia, luzerzy. Złapałem trop. Prowadzi mnie instynkt. No i puścili elegancko. Where is Tral? Tu jest Tral. Trop. Ma nawet wykrzyknik. Ha. Śmieszny Tral z wykrzyknikami. Miasto wojowników. Od wielu lat nie widziałem niczego podobnego. Trzymaj się blisko mnie, Misza. Umocnić te podpory. Przy silniejszym wietrze dachy po prostu odlecą. Tak jest, wodzu. Wodzu, przybywam, by dostarczyć ci tę wiadomość. Jak wszedłeś w jej posiadanie? Gdzie jest Mogrim? Zginął w dziczy. Jego ostatnim życzeniem było, byś otrzymał ten raport. Kim jesteś, wojowniku? Zwę się Rexar. Jestem ostatnim spośród Moknatalów. Wiele słyszałem o Moknatalach, o potężnych wojownikach, w których żyłach płynie krew orków i ogrów. To zaszczyt cię poznać. Stworzyliśmy to królestwo, Durotar, dla wszystkich nam podobnych, Rexarze. Chcę, by stał się domem zarówno mnie, jak i tobie. Przyjmij naszą gościnę. Chociaż tyle możemy ci zaoferować. Być może już zbyt długo żyłem w dziczy. Dziękuję ci za hojną ofertę, Tralu. Ale chciałbym zapracować na swoje miejsce tutaj. Szanuję to. Zakładanie państwa to niełatwe zadanie. A w tej okolicy wielu przydałaby się twoja pomoc. Porozmawiaj z nimi. Może czegoś potrzebują. Oto Rokan z plemienia Mrocznych Włóczni. Jeden z moich najlepszych zwiadowców. Jak tam, Manusz? Ale my zrobili fajny model. Łowca cieni wygląda naprawdę kozacko. Co to jest? Noga plemi do współczynnika? Okej. Okay. Znak węża chcemy. Pod W i leczenie mamy pod E. Spoko. Rokan pochodzi z plemienia Mrocznych Włóczni zamieszkującego wyspy Echa. Ten troll tropi się to najlepszy zwiadowca Trala, będzie oddany towarzyszem Rekala. Dobrze, mamy trzy zadania do wykonania. Przejdziemy sobie obok tego kamyczka. I co my tutaj mamy? Mamy tak, gobliny. Mamy Nazgrela. Nie wiem co na misję daje. A co mogę tu kupić? Coś? Mogę kupić tu jednostki. O. A tu? Mogę kupić rzeczy. Księgi zwinności w ogóle. Drektar! Wypuszczę. Dobra, chodźmy do Drektar. Co mnie czeka? Najpierw zrobimy zadanie u Drektara. Tak jest. Jesteś jednym z Moknatalów. Walczyłem u boku waszej starszyzny wiele lat temu. Jeszcze na Drenorze. Zwoł mnie Drektar. Jeśli chcesz mi pomóc, to mam dla ciebie proste zadanie. To nie będzie proste zadanie? Przygotowuję specjalną miksturę, która wspomoże naszych wojowników. Brakuje mi jednak kluczowego składnika, lśniącego ziela, które znaleźć można jedynie w Dolinie Gór Gromów. Zwykle sam szukam potrzebnych mi ziół,
Teraz jednak po okolicy rozlazły się wyjątkowo agresywne jaszczury gromów. Potrzeba mi 6 buszli tego ziela. Jeśli mi je przyniesiesz, nie ominie cię nagroda. No i dobra, to co? To ruszamy. Nie będziemy brać wszystkich zadań naraz, tylko będziemy brać jedno naraz i je wykonywać. Robić następne i tak dalej. Samotnie. No tak, już nie bądź taki, Aleksander, spokój. Się zbiegają. Prowadzi mnie instynkt. Centaury nawet to są cool. Dwójboka bohaterów i potężny niedźwiedź. Co może pójść źle? Z czego jeszcze mam leczenie? Psie! Wytropię ich. Konkretnie. Tak jest. Łowy rozpoczęte. Nasze ścieżki się zbiegają. Okej. Wędruję samotnie. Złapałem trop. Prowadzi mnie instynkt. O, rzucili mi się na miszę, trzeba będzie leczyć. Albo nie. Weź mnie, nie kantuj. Co mnie czeka? Wpadam w prawilne rytmy. Wędruję prawilne rytmy? Samotnie. Co ty gadasz? Złapałem trop. O, trochę ich tu jest. Wytropię ich. Kumam. Dużo przydatnych umiejętności tutaj mam, nie uważacie? Pięknie. Za plemię mrocznych włóczni. Wszystko rozwalamy. Potoczą się łby. Potoczą się łby, mówisz? Dobrze. Fajna ekipa. W tej kampanii orków jest naprawdę spoko ekipka. Dobra, co skrywają? W klatki? Puste są. Pingwin. Mechaniczny pingwin. Mały piszczący mechaniczny pingwin. Ich. Tak, o, szamana mamy. Cool. Jest blisko. A co się stanie, jak zabiję pingwina? Co o, myślałem, że jest nieśmiertelny. O, trudno zabić pingwina. Kundel. Nasze ścieżki się zbiegają. Złapałem trop. Wędruję samotnie. Dobra, dobra. Jak się dostać tam? O, źródło many, cool. Co, nową miszę sobie przyzwiemy, czy uleczymy? Uleczymy. Nasze ścieżki się zbiegają. No, ten szaman to też nam się przyda. Jaki gościu, uciekł potem. Po pomoc, cool. Czyżby AI się poprawiło tutaj? O, są i gromo. Jeszcze błyskawi znaczy. Co mnie czeka? Złapałem trop. Mam już 359 zł. Zbieram te hajsy jak głupi. Uwolnij bestię! O, elegancko. Nasze ścieżki się zbiegają. Tak, tak. Idziemy, idzie szybko. Głowy rozpoczęte. Weź mnie, nie kantuj. Prowadzi mnie instynkt. O kurde, trochę ich tu jest. Ej, ale szybko umierają. Uwolnij mą siłę. To luz. Myślałem, że będzie gorzej. Co mnie czeka? Weź mnie, nie kantuj. No, zachodzi ewentualność, że jestem kozakiem. Das Dingo. Das Dingo. Co to jest? Pod T. Dobra. O, Morlocki, no tak. Dużo ich. Naprawdę sporo. Zwierzyna jest blisko.
złapałem trop. On poleciał po więcej? Ale beka. I umarł. Co mnie czeka? Prowadzi mnie instynkt. Uwolnij. Ho-ho-ho-ho. Wypłoszę ich. Zwierzyna jest blisko. Za mało many. Za mało many, to też nie za dobrze. Ale to nic, jak coś przyzwiemy sobie nową miszę. Okej, okay. Murloki wybite. Ciekawe, czy się odnawiać będą. Jak będę zmieniał mapy. Czy nie? Nasze ścieżki się zgadzają. Paki dostają poziomy jak gubki. Wytropię ich. Nie wiem, czy się opłaca rozwalać te budyneczki, ale w razie czego je rozwalę. Zapchlony kundel. Może akurat zdobędę w nich coś fajnego. Z nich, znaczy z nich, z nich. Nich, nich. Na szpony i pazury! I nowa misza z pełnym życiem, elegancko. Wędruję samotnie. Uwolnij bestię! Proszę jeszcze zabudowań mają tutaj te murelloki? Czy pozostało się po demonach? Też parę fel? Tak parujące? Ciekawe. Ciekawa estetyka. Jak bije teraz trochę poziomu, to później będzie mi łatwiej. O, sklep, magazyn goblinów. Czy jest jakaś kulka do kupienia? Chcę kulkę. Uwolnij mą siłę. Uuu, dziko zwierz. Ostro. Nie wiem, czy... Które poziomy? Czwarte poziomy. Zwierzyna jest to na razie ich sobie odpuścimy. Przyjdziemy nasze sobie tu. Ścieżki się zbiegają. Elegancko. Fajne ostrze ma ten łowca cień. Naprawdę spoko, podoba mi się. Przekroczenie błyskczącej linii przeniesie twoich bohaterów na nowy obszar. Najemnicy i przywołane jednostki pozostaną na starym terenie, czekając na twój powrót. A, no to super, jak to będzie dalej szaman, to podoba mi się to. Góry Gromów. Te góry zawdzięczają swoją nazwę zamieszkującym jaszczurom gromów i stanowią niemałą ciekawostkę ekologiczną. Żyje tu tak wiele różnorodnych stworzeń, że nawet doświadczeni badacze tutejszych tajemnic bywają często zaskakiwani nowymi zjawiskami. Całą okolicę widzimy ją. Okej. Okay. Jesteśmy. Złapał trop Góry Gromów. Tutaj musi leżeć dolina, o której wspominał dyrektor. Zadanie nie powinno być trudne. Też mi się zdaje, że nie powinniśmy się spocić przy tym. Złapałem trop. O, jest roślinka. Ej, mocno mi biją tą miszę. I chyba zaraz mi ją zabiją. Zabiję. Poziom 9. A, to spoko, że zwróciłem na to uwagę teraz. 150 manu na to potrzebuję. Okej. Nasze ścieżki się zbiegają. Dobra, mamy komplet. To musi być ta roślina. Potrzeba mi jeszcze 5 buszli. Buszli? Mamy już 2, więc tak spoko. Prowadzi mnie instynkt. Elegancko. O, tutaj coś mamy. Różne leczenie, spoko. Prowadzi mnie. No i możemy się bić dalej. Źródło many. Głowy rozpoczęte. Te to są słabiaki. Boom.
wędruję samotnie. Dobra, chodźmy na górę tutaj zobaczyć najpierw. O, poziomy szóste, no dobra. Nasze ścieżki się zbiegają. Co mnie czeka? Weźmie nie kapuje. Na szpony i pazury! A ty strzela w ogóle, ten dzik, cool. Na szpony i pazury! Pięknie. Złapałem trop. Nasze mamy i kolejny krzaczek. O, o. Wędruję sam. Bez litości! Zwierzyna jest blisko. No nie, straciłem moją miszę. A, on go zjechał, ale weka. Zastanawiam, co się dzieje. Prowadzi mnie instynkt. Dwa poziomy szóste, to... Kurde. Pięknie. Nie, no może damy radę. Głowy rozpoczęte. Złapałem drop. I zaraz pójdziemy sobie odnowić manę. Tak właśnie zrobimy. Może oni zostawią jakąś runę manę czy coś, to będzie może na miszę znowu przyzywać? Nie, nie zostawiam nic. Rozpoczęte. Fuk. Dobra, trzeba wrócić się many, troszkę odnowić. Niestety. Gdzie już mamy? Ostatnia wola wykonane. Pomoc na dłoń to dopiero robimy. I 4 na 6. Będzie jakaś świnie. O nie, już nie zobaczymy. Wypłoszę ich. Tu jest świnia. Grubas. O no. Sobie dupta po lesie. Co mnie czeka? Misza. Chce mi miszę. Czaduję się. Wypłoszę ich. Jest i misza. Brzmi spić. Wędruję. Tych już damy radę na spokojnie, chyba nie? Teoretycznie warto by było zwiedzić całą tą jakby część mapy, żeby, nie wiem, odkryć może jakieś ukryte przedmioty czy coś. Weź mnie nie kanta. Warto by to sprawdzić. Ale to zobaczymy. No już będziemy mieli komplet, więc możemy odkryć mapkę. Tak zrobimy. Przejdziemy tutaj przez całe fakty góry. Elegancko i poziom wbija. Możemy robić lepszą miszę. Prowadzi mnie instynkt. Mega. Zapchlony kąpiel. Nie miej bić wszystkich. Sprawdzimy całą tą mapkę i dopiero wrócimy do dyrektora. Nasze ścieżki się zbiegają. Dobra, to tu byliśmy już, okej. Okay. Wędruję samotnie. Ja bym poszedł odnowić nową manę trochę. Rozpoczęte. Przyzywać nową miszę. Większą miszę. I tamten kącik ogarnąć bym poszedł, tak. Dalej 150? Dalej 150, spoko. Co będzie większe misze? Nie do mnie. Wytropię ich. Misza jest większa i ma co? Walnięcie zapewnia 25% szans na zadanie 25 punktów dodatkowych obrażeń przy ataku oraz obniżenie przeciwnika na 2 sekundy. Zwierzyna jest blisko. To jest mega. I 1200 życia ma już. Kurde. Chcemy się bić. Wypłoszę ich. Co mnie czeka? Zwierzyna jest blisko. Bestie są mi posłuszne. Mój dom jest tam, gdzie się położę. Widzisz tę skałę? To moja poduszka. Zwierzęta są łagodne, nie to co.
A teraz przyzwę wymarłą bestię, pasi brzucha! Przyzywam cię! Ech, świat schodzi na psy. O kurcze! Oj, ale ze mnie osioł. A niech to gęś kopnie. Uwolnij mą siłę. Jaka seria suchara. Prowadzi mnie instynkt. Weź mnie nie kapnie. Wytropię ich. Zapchlony kundel. Kurde, Rexare, mam już trzeci poziom. Zaczynam być naprawdę kozakiem. Pięknie. Wypłoszę ich. Fajnie jest to, że jak tutaj umrze nam bohater, to chyba nas to nie kosztuje w żaden sposób hajsu. Tak mi się zdaje się przynajmniej, bo... Ponieważ i... No, sam się pojawia, tak? Złapałem trop. Dobra, teraz sprawdźmy tekst Rohana. Raduj się. Nie martw się. Raduj się. Don't worry, be happy. Wpadam w prawilne rytmy. Ej, oni się pojawiają z powrotem? Co do... Co mnie czeka? Kuma. Oj, nie przemyślałem tego. No kurde. No to mnie trochę zaskoczyła ta mapka teraz. Że to ma normalnie spawn, ale peka. Wypłoszę ich. Chcemy lepsze leczonka mieć. Uwolnij mą siłę. Las dingo. No kurde. Zwierzyna jest blisko. Czyli już sobie nie poobczajam co, gdzie i jak rozwaliłem, tylko muszę od nowa się bić. Ale peka. Nie pamiętałem o tym. Za mało ma. Co mnie czeka? Czeka nas spacer na górę jeszcze, bo tu nie byliśmy. Głowy rozpoczęte. Trzeba sprawdzać, czy nie zostawiam jakiś run. Tej jaśki maśki. Zwierzyna jest blisko. A roślinki już zniknęły z całej mapki, jak zostały zabrane, śmiesznie. Co mnie czeka? Nasze dobra. Ścieżki się zbiegają. Doświadczenie i exp, tym nie gardzimy na pewno. Nasze ścieżki się zbiegają. O. Nowa misza! A tu nic nie ma tak naprawdę, tu było tylko... mopki do zabicia. No dobra, może on sobie dropnie chociaż. Nope. Ale bieda. Rozpoczęte. Dobra, zobaczymy, czy tutaj coś jest. Ta, jest jedno jeszcze. Wędruję samotnie. Za mało mam. Dobra, to co, wracamy? Ej, a mój... Aha, dobra. Myślałem, że mój świniak tam został. Dwa punkty doświadczenia, co za bieda. Czy ty to przeżyjesz, Rexarze? Nie no, przeżyjesz. Typ, typ, typ. Piknie. No pewnie, że piknie. A, no tak. Zwierzyna jest blisko. Misza jak zawsze musi zablokować przejście swoim wielkim zadkiem. Akt pierwszy, groźne ziemie. A to już czytaliśmy. Brocieleśmy. Łowy rozpoczęte. Teoretycznie powinien się tutaj pojawić też ten cały, że nie? Znowu, ale nie ma ich. No ciekawe. Nie, są tu jakieś jednostki do bicia jeszcze. Ej, tu chwila. No ja bym chciał... No właśnie. Weź mnie nie kantuj.
Złapałem trop. Mamy tutaj tego szamana, więc możemy przejść tutaj, odkryć ten kawałek mapy. Co to jest to zielone? To są... Aha, te obeliski. Ej, Misze, Mileja, wy nie pomagacie nawet? Jakie luzery z was są? Nasze ścieżki się zbiegają. A, tu byliśmy. Tu nie byliśmy, tu chcę zajrzeć i już pójdziemy do dyrektora, obiecam. Złapałem trop. Tu jest jakiś herszt. Czy coś. No, elegancko. Wszyscy uzdrowieni, możemy chodzić się bić. Nasze ścieżki się zbiegają. Zaklinaczka ognia. Prowadzi mnie instynkt. No i co? Co je potem ogniu? Wędruję samotnie. Uuu, szybko biegamy teraz. Jejejej. Zbiegają. Gotta go fast. Głowy rozpoczęte. Co to jest? Uuu, tak, kule ognia chcemy. Inne rzeczy mnie nie interesują. Ale dobrze wiedzieć, że jest tutaj sklepik. Prowadzi mnie instynkt. Nie wiem zbierać wszystkie kulki. Prowadzi mnie na punkcie tych kulek. Nie wiem o co chodzi. Dobra, dawać do tego dyrektora. Złapałem trop. Jak szybko biegałem. Tup. Wygląda na to, że ktoś lub coś prowokuje te jaszczury. Sam się tym zajmę. Przynajmniej moja mikstura jest gotowa. Weź proszę kilka buteleczek. Z pewnością ci się przydadzą. Jej! Łowy rozpoczęte. 5 aż. Przywraca bohaterowi 200 punktów zdrowia i 70 punktów many w ciągu 30 sekund. Cool. Dobra, ludy, to co? To jest Rexar, to jest dodatkowa kampania. Założenie Durotaru. Warcraft 3 Reforged. Jak się podobał, to lajkujcie, pamiętajcie, subskrybujcie, udostępniajcie, zaznaczajcie dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy coś wrzucam i buziaczki, popatki. Zweselił kiedyś nawet meble u maga Fraeda. Tańczące krzesła to niezapomniany widok, mój dobry człowieku.